co życzę ludziom na 2021? Wiesz co, ciężko, bo oczywiście jestem zdrowa, zdrowia, szczęścia, pomyślności, bla, 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 bla. Nie, napisałam życzenia na swoim Instagramie w poście dwa dni temu, chyba, albo wczoraj, jakoś tak. Generalnie życzę tego, żeby byli w stanie po prostu się spełniać i żeby byli szczęśliwsi, bo wielu osobom ten 2020 rok pokazał, jak bardzo płytkie czy wybrakowane może być życie. Wiele osób też weszło do internetu i teraz z tym internetem, teraz w ogóle bycie online jest czymś normalnym, tak? Tak jak kiedyś mówiono się odejść od tego komputera, przestać siedzieć 8 godzin dziennie, wyjść na zewnątrz, tak teraz wręcz jest to pożądane, żeby się zamknąć w tej sieci i żeby kontynuować jakieś relacje przez sieć, tak? I je zawęziać. No, nie jest to dobre. Życzyłabym więcej prawdziwości w życiu. Wyłączenia, wylogowania się może z tego wszystkiego, z tego całego szału, szumu, który jest wokół i po prostu doświadczania czegoś, co jest namacalne i czegoś, co jest naprawdę. No to tyle. Czego ja mogę życzyć? No, formy, stoły w snaczu, krawy na brzuchu i żeby można było jeść dużo ciastek i nie tyć. O, żeby poszło w cycki. Wiadomo.